Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Tomek, jesteś jednym z bohaterów dzisiejszego meczu. Twoja bramka, no, ozdobą była tego spotkania, jednak no, Warta postawiła trudne warunki i do końca musieliśmy gonić. Myślę, że cała drużyna zasłużyła na brawa, bo na pewno tracąc bramkę do przerwy, no, to jest ciężki moment dla nas, ale walczyliśmy do końca i wyszarpaliśmy ten remis. Mogliśmy się pokusić o zwycięstwo, ale trzeba szanować na pewno ten punkt. Z boiska no, kluczową sytuacją w zasadzie był rzut karny, który został podawany na Remku. Czy ty widziałeś tę sytuację? Z boiska wydawało mi się, że nie ma karnego. No, sędziowie mówią, że to oglądali, więc trzeba im wierzyć. No, teraz te ręki są tak interpretowane, że może być ręka, może jej nie być. To decyzja sędziego, więc my się skupmy na tym, żeby nie popełniać prostych błędów, bo z tego najwięcej tracimy bramki. Jasne. To bardzo trudny teren, wy wywozicie jeden punkt. Widzisz jakieś pozytywy po tym meczu? Na pewno przegrywaliśmy ten mecz dwukrotnie. Wywozimy stąd ten punkt, tak jak powiedziałeś, z ciężkiego terenu, więc na pewno teraz musimy się dobrze przygotować do meczu następnego i walczyć o te punkty, bo jak widać nie jest łatwo. No właśnie, ten mecz już za kilka dni, w zasadzie cztery. Jak waszym zdaniem wygląda ten mikrocykl? Czy to łatwiej się przygotować do takiego spotkania, czy lepiej jak macie więcej wolnego? Nie, myślę, że dla zawodników to jest lepsze jak się gra szybciej, bo można po prostu szybciej jakby zgarnąć trzy punkty, punktować, więc im dłużej, tym jakby się ten czas wydłuża i myślę, że to jest lepsze dla nas. Jasne. Przed nami mecz u siebie. Teraz dwa mecze graliście na wyjeździe. Mimo wsparcia kibiców bardzo solidnego, czujecie już potrzebę zagrania w domu przy komplecie publiczności kolejnym? No na pewno u siebie w Gliwicach dobrze się czujemy, więc na pewno te trzy punkty u siebie, jak je zdobędziemy, to ten punkt na pewno będzie bardzo ważny.